Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Jak widzicie, moi kochani, po 26 godzinach ciężkiej podróży jestem w końcu w domu. Wróciłem z pięknej Dominikany do pięknej Zielonej Góry i do pięknych widzów. Moi kochani, jestem opalony, wypoczęty i skłonny do działania. Więc mój drogi przyjacielu, że chciałbyś zobaczyć, jak wyglądała moja podróż na Dominikanę, co mnie tam ciekawego spotkało, strzel łapeczkę w górę. A wtedy wleci vlog, ja sobie obejrzę ten cały materiał, który mam dla was przygotowany, zmontuję w jeden fajny film i prawdopodobnie pojawi się już w przyszłym tygodniu. Kiedy wróciłem z Dominikany, moi drodzy, czekała na mnie paczuszka. Jest to paczuszka od twórców gry Matchmaster, z której zostałem ambasadorem. Gra Matchmaster jest to bardzo prosta gra mobilna, w której musimy dopasowywać do siebie te same kolory i kształty, dzięki czemu zdobywamy punkty. I powiem wam szczerze, że ta gra naprawdę się nie nudzi, ponieważ gramy naprzeciwko prawdziwym graczom z całego świata. Ja codziennie razem z JJ-ką sobie pykamy, czy to przy kawie, czy to wieczorem leżąc w łóżku, już kładąc się spać, no to ja mówię do JJ-ki, dawaj jedną partyjkę Matchmasters, zleję ci skórę, a później się okazuje, że to jednak ja przegrywam i idę smutny spać. No ale niestety są takie realia. Taką oto paczuszkę, moi kochani, dostałem i sprawdźmy, co jest w środku. Po otwarciu boksa od razu moim oczom ukazuje się przekozacka koszulka z logiem Matchmaster i z postacią główną na plecach, a tutaj mamy Ultimate Attack, taką specjalną kaczuszkę, która podcina różne klocuszki i wtedy zdobywamy więcej punktów. Może ją sobie przymierzmy. No, pasuje na mnie jak ulał. Kolejną rzeczą jest kubeczek Matchmasters, uwielbiam kubki. A ten jest naprawdę fajny. Będę w nim pił kawę, herbatę. O nie, tutaj mamy pojemnik z fioletową farbą. Taką samą farbę mamy w grze Matchmasters, kiedy zdobywamy odpowiednią linię. Umówmy się, moi drodzy, że ja otworzę tą puszkę z farbą i wymarzę się nią, jak wbijecie na mojego Instagrama. Link w opisie i sprawdźcie, czy wleciało foto właśnie z tą oto farbą. W środku znajdziemy też chyba jakieś słodycze. Tak jest, kuleczki, żeleczki przepiękne. Zjedzmy sobie jedną. Robimy dubla. Trzeci double. Dobra, teraz wyszło. Operator, złapałeś? Super. Patrzę, te znalazłem cukierki, na których narysowane są kształty z gry Matchmasters. Okej, okay, landryneczki uwielbiam. I o tak, o tak. Pirotechnikę to ja mam we krwi, moi drodzy. Diabełki, spójrzcie tylko na to. Wow. Okej, okay. Wy, moi kochani, też możecie zgarnąć takiego przekozackiego boksa z takimi samymi przekozackimi itemsami, które są w środku, ponieważ Matchmasters organizuje turniej. A żeby wziąć udział w turnieju, wystarczy, że kliknijcie link, który znajduje się w opisie tego filmu, pobierzecie gierkę i dołączycie do grupy na Facebooku. Kiedy klikniecie w link, który znajduje się w opisie, automatycznie bierzecie udział w turnieju. Przez kolejnych 7 dni możecie wbijać punkty, a 5 najlepszych osób zagra razem z najlepszym, czyli ze mną. Dobra, żartowałem. Jestem lepszy w tą gierkę, ale możecie złoić mi skórę. Nie ma problemu. Ale nie tylko do zgarnięcia są takie boksy. Uwaga, uwaga, niespodzianka. Do zgarnięcia są też iPhone'y 12, telefony Realme oraz AirPods'y. Więc, moi drodzy, grajcie z mojego linku. 5 najlepszych zagra razem ze mną na punkty, a spośród tych 5 wyłonimy jednego. Dokładną rozpiskę nagród znajdziecie w opisie. Również tam też znajdziecie link do grupy na Facebooku Ultimate Matchmaster Poland. Wbijajcie, dołączajcie i zintegrujcie się z nowymi graczami. Ja oczywiście za wszystkich mocno trzymam kciuki, bierzcie się do roboty, a teraz zaczynamy łapać Pokémony, bo chcę zostać prawdziwym trenerem Pokémon. Okej, moi kochani, lecimy z drugim odcinkiem gry Pokémon Fortnite. Ostatnio złapaliśmy je wszystkie. W dzisiejszym odcinku też musimy złapać wszystkie. I zobaczcie, mamy 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, czyli musimy około 30 Pokémonów złapać. I mi się wydaje, że w tym odcinku będą też Pokémony już z drugiej generacji. Ja niestety ich za mocno nie kojarzę, więc wybaczcie mi, że na przykład jakiegoś Pokemona nie znam. Dzień dobry, witam panią bardzo serdecznie. Tu mamy Chansey. Siemaneczko, Chansey. Co tam u ciebie? Tutaj mam jakiś komputerek i niestety nie mogę w naszym centrum Pokemon, to jest chyba, nic nacisnąć. O, i jest pierwszy Pokemon. Wygląda jak jakiś Jerzyk. Siemaneczko, Jerzyk. Czy mogę coś z tobą zrobić? Niestety nie. Lecimy dalej i jest. Jest pierwszy przeciwnik. Jest pierwszy trener Pokemon. Cześć, młody trenerze! Pozwolę ci przejść, kiedy pomożesz mi znaleźć mojego zagubionego Jigglypuffa. Lubi bawić się w chowanego. Okej, okay, ale zanim zajmiemy Jigglypuffa, musimy kupić oczywiście pokebale, więc idźmy od razu tutaj i zakupmy kilka pokebali. Czy mogę tutaj u Chansey kupić jakiegoś pokebala w komputerze teraz? No niestety nie mogę. Czyli idziemy do innego budynku. O! To jest chyba budynek, w którym możemy kupić sobie jakiegoś pokebala.
Halo, halo, dzień dobry, witamy gościa, możemy z tobą pogadać? Niestety nie. I mamy! Tak jest, moi drodzy, mamy już nasz Pokeball, więc teraz idziemy szukać Jigglypuffa. Mi się wydaje, że może być w tej chatce. W pierwszej chatce od razu, po lewej, sprawdźmy to. Czy jest tu pan Jigglypuff? Nie, nie ma, nie ma go tutaj, dobra. Lecimy do kolejnej chatki. O! Gruby Snorlax tutaj śpi. Siemano, Snorlax. Odszukaj inną drogę, aby go obudzić. Coś takiego. No dobra, więc będzie kolejne zadanie związane ze Snorlaxem. W ogóle dajcie mi znać w komentarzu, co wam przypomina mój Pokémon na plecach. Było takie jajeczko w Pokémonach, a nie powiem wam, jak się nazywało. Napiszcie w komentarzu i ja przypnę serduszko osobie, która zgadnie. Skoro w żadnym domku nie ma Jigglypuffa, prawdopodobnie się schował tutaj gdzie za Snorlaxem, ale drzwi są zablokowane, więc musimy odnaleźć jakiś przedmiot, aby obudzić Snorlaxa. Z tego, co kojarzę, Snorlaxa budziło się fletem, więc szukamy fleta. No i mamy. Ja dziękuję, nie wierzę w to po prostu. Krecik zabrał fleta. Podnosimy. Czy mogę tego krecika złapać? Mamy pierwszego naszego Pokemona w Pokédexie. Dobra, czyli teraz z pewnością jak zagram na flecie, no to obudzę Snorlaxa. Uwaga! No i pięknie, Snorlax obudzony. I czy tutaj jest pan Jigglypuff, który nas tutaj troluje? Przeskoczmy ten... O kurczę. Ej, dobra, było ciężko, ale się udało. I czy jest on tu? Jest, jest, widzę go. Dobra. Halo. A, ja muszę go nacisnąć, żeby złapać. No dobra. Mamy, moi drodzy, Jigglypuffa. Teraz jak stąd wyjść? Aha, okej, okay, tędy. Dobra. Czyli drugi Pokémon jest w naszej kolekcji? Nie, nie ma. Na razie jeszcze go nie zdobyliśmy. Teraz idziemy oddać questa. I wtedy ten trener Pokémon przepuści nas dalej. Okej. Okay. No siema, gościu, mam twojego Jigglypuffa. Chował się tam w chatce. Okej. Okay. Dziękuję za przepuszczenie mnie dalej. Lecimy szukać kolejnego zadanka i oczywiście innych Pokemonów. I ja widzę od razu z przodu jakiegoś Pokemona. I co to jest za Pokemon? A, to jest ta owieczka. Merip? Merip, oczywiście, że tak, kurczę, że ja pamiętam, jak się nazywała ta owieczka. Ona też nie była z pierwszej generacji Pokemonów. Nie wiem, czy w ogóle dobrze mówię generację, czy jak tam to się nazywało. Lecimy dalej. O, 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 to jest Caterpie. Nie, Gloopin, co? Tak wygląda Gloopin, wyglądał tym jak Caterpie. No dobra, to lecimy dalej i tutaj, moi drodzy państwo, mamy jakiś dungeon, ukryte przejście. Czy ja mogę tam wejść? Tam będzie jakiś boss, coś mi się wydaje. No dobra, czyli musimy odnaleźć drogę do tego wulkanu, albo musimy ją odblokować, wykonując jakieś zadanie i mamy kolejnego Pokemona. Co on taki jakiś głupkowaty jest? Co to jest? Sudowoodo! Wow! Ej, tego nie znam, pierwszy raz go widzę. Ale wygląda śmiesznie, jakby brązowy banan z takimi dziwnymi palcami. Od Gekona. Ha! I jest i kolejny, i to jest Oddish. Oddish, oczywiście, że tak, no ale taka jakaś trochę wkurzona ta Oddish. Mi się wydaje, że Oddish była zawsze milsza. I mamy tutaj Electrobuzz. Electrokid, Elekid. Aha, czyli to jest jego synek, no dobra. Czyli taki elektrobazik malutki, który razi delikatnie prądem, nie mocno. I dochodzimy, moi drodzy, do jakiegoś budynku. I wow, tutaj mamy taką jakąś bramę, którą z pewnością będziemy musieli opuścić. Ale że co to jest? Co to ma być? Czy ja mogę to złapać? Regigigę, jak? Regigigas, wow! To jest jakiś potężny Pokémon, którego pierwszy raz widzę. No i mamy kolejnego ziomeczka. Słucham, Mordko, co ty chcesz ode mnie? Witaj, młody poszukiwaczu przygód. Zgubiłem swoje rzeczy w lesie. Potrzebuję ich, aby studiować z Regigasem. Czy możesz mi pomóc je odzyskać? No dobra, mój drogi przyjacielu, z pewnością... O, Voltorb. Dziękuję. Z pewnością potrzebujesz, aby złapać tego wielkiego Pokemona, albo... Nie, nie wiem, nie mam pojęcia. Potrzebuję jakichś przedmiotów. Czy on to zgubił? Nie, nie zgubił tego. Musimy podążać w lesie za tropem, że tak powiem. Mamy Jigglypuffa. Mamy też tutaj jakiegoś innego Pokemonka? Tutaj nie, ale że tutaj coś jest. Czekaj, czekaj, dziura, dziura, dziura. Nie, nie da się tutaj wejść, szkoda. A myślałem, że jakiś ukryty dungeon. Lecimy dalej do lasu. Merip, Meripa mam, czyli to jest Vileplume? Vileplume, no coś takiego. On jest taki fajny, to jest ostatnia chyba przemiana Oddish, tak mi się wydaje. Jakiś Pokeball. Jest i Snorlax gruby. Siema, Mordko, wskakuj do Pokeballa. I tutaj mamy potrzebne rzeczy, które musiałem znaleźć. Dobra, mam collect 3 items. W lewym górnym rogu mamy zadanie. Muszę zdobyć 3 itemy. Jeden już znalazłem i mamy drill? Weedle, Weedle, on jest uroczy. A to jest Caterpie. No i w końcu mamy Caterpie. Czy ja trafiłem na polanę z bulbazaurami, które atakują? No i dziękuję panu bardzo. Catch 2 legendary Pokemon. Okej, okay, musimy
złapać dwa legendarne Pokémony, żeby odblokować sobie wejście i mamy Psyduck'a! Jest ją, Psyduck! Super! Siemaneczko Mordko, jesteś przeuroczy. Wyglądasz jak moja Eevee. Dobra, musimy wykonać dalej zadanie. Potrzebujemy znaleźć jakieś przedmioty, które ten chłop zgubił. Dobra, postarajmy się wejść może na tą wieżę. To jest jakiś chyba parkour czy coś takiego. Op! Op! Jest kolejna kłoda. Hop! Dobra, jestem szefem w tę gierkę normalnie. Cyk! Okej, i teraz wskakujemy tu i mogę go podnieść. To jeszcze nie ten kolejny parkour. Nie, no nie wierzę. Dobra, mamy to i hop! I ostatni! Tni przedmiot i przeskoczyłem jeszcze raz. Dobra, Farel, teraz powolutku, powolutku. Już jesteś prawie na miejscu. Hop, dobra. I podnosimy te jego głupie rzeczy. Aaaa! Jak teraz to przeskoczę, to nie uwierzę. A mogę tak podnieść? Nie trzeba było skakać. Jeju, dobra, staniesz. Nie, stanął pięknie. Super, jeszcze tutaj jakiegoś wyrzuta małego zrobimy. Okej, okay. To teraz pozostało nam znaleźć jeszcze jednego Pokeballa, tylko nie wiem gdzie. Lecimy. Został mi tylko jeszcze jeden. Już kręcę się po tym lesie i nie mam pojęcia, gdzie one są. Patrzę się na drzewach, czy przy... Aha, dobra, 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 nie było pytania. Mamy 3 na 3 zebrane. Pięknie, no to teraz, moi drodzy, oddać questa, gdzie on jest ten chłop. Tutaj gdzieś był chyba. Dobra, ziomeczku, słuchaj, mam dla ciebie itemsy. Proszę bardzo, dziękuję! Dziękuję ci za znalezienie moich zagubionych rzeczy. Teraz mój Pokémon rozwalił dla ciebie wejście do wulkanu. Wulkan jest gdzieś tam. Patrzcie, mamy coś na niebie. Co to jest za Pokémon? Trafię go tak? Nie trafiłem jeszcze, chłopa. Jest! Altria! Wow! Okej, złapaliśmy. Tu byłem, gdzie był Snorlax, więc lecimy dalej. Teraz musimy odnaleźć legendarne Pokémony. I coś mi się wydaje, że legendarne Pokémony nie są w tym tutaj labiryncie, którego drogę i tak możemy poznać, patrząc na minimapę, to niezły labirynt. Tylko będzie w tym wulkanie. O, uwaga, uwaga, tutaj nie byłem i tutaj mamy. To jest co? Poliwhirl. Okej, siemaneczko mordo. Jest i Krabby. I teraz czeka na nas tylko i wyłącznie. Ile mamy tych Pokémonów? Wow, trochę już mamy. Chyba 9 brakuje. Więc, moi drodzy, wbijamy do wulkanu. A w wulkanie co jest? Co my tu mamy? O kurcze! 3 magnemajty są ukryte w kamieniu? Czekaj, czekaj, czekaj. I żeby góra do nas złapać, muszę zniszczyć kamienie, rozumiem. Tak, tak, tak. Czekajcie, on mnie atakuje! Ała! Po 10 bije! Po 10 bije! Zginę! Ja muszę 3 takie kamienie rozwalić? Okej. Okay. Złapałem magnemajta, czyli rozumiem, że... Ała! Elektrowstrząsy działają! Padnę, padam. Dobra, mogę złapać? Nie mogę, Magnemite cały czas go tam obija, więc szukamy kolejnej skały. O nie, kurtyna! Ta skała do zniszczenia? Nie jest ta do zniszczenia. No kurczę, blaszka! Tutaj siedzi pewnie. W tym kamieniu, tak? To jest ten kamień? Tak jest! Obym nie dostał żadną kurtyną, ani żadnym gradem meteorytów. Jest! I kolejny Magnemite, czy mogę go złapać? Nie, już złapałem raczej, dobra. Padam. Podłoga to lawa, uciekaj. Climb high. No nie! Nie, padnę! Kurde, ta lawa jest zabójcza. 2 razy padłem na Pokémonach. Hit sezonu. Dobra, kolejną skałę rozwalam. I teraz będę mógł z pewnością go złapać. Dawaj. I... Magnemite, atakuj go! Łapię go! Groudon! Złapaliśmy Groudona, pierwszego legendarnego Pokémona. Powiem wam tak, łatwo. No, na bank się 2 razy wyrżnąłem. Ale zanim wyjdziemy z tego wulkanu, mi się wydaje, że można by było tu się rozejrzeć, bo właśnie, jest i krecik, Diglett, mamy cię, mordko. Czy przypadkiem tu jeszcze nie ma jakiegoś innego Pokemona ziemnego, typu Geodude Golem? Jest i przemiana Digletta, Dugtrio, nie, Dugtrio, więc zostały nam ile? 3-4 Pokemony do złapania, let's go. Przejrzałem już wszystko, nigdzie żadnego nowego Pokemona nie znalazłem, a przypominam, że szukamy cały czas legendarnego i mówię, że powrócę do tej tutaj dziury. Czy można tu jakoś wejść, żeby coś odnaleźć? Halo, jak tam wejść? Na pewno coś tam siedzi. No dobra, moi drodzy, zaczynamy z labiryntem przygodę. Troszeczkę sobie ściągam, bo widzę mi więcej jak babiś na minimapie. Ale mam nadzieję, że... O, jeszcze jakiś Pokémon do zapania tutaj będzie. Halo, halo. Nie no, Farel sobie nawet z minimapą chyba nie radzi, coś mi się wydaje. Tak, nie radzi sobie. Ha! I moi drodzy, doszliśmy do jakiegoś pomieszczenia. Co to jest? To jest arena Pokémon! Tak jest i uwaga!
Wow, zaczyna się bitka. Który zacznie, który zacznie? Wow, atakuje liściami. No i dobra, ciekawe czym on odpowie. Fog atak, atak mgły. O kurde, dobra. Jak myślicie, kto wygrał? To są jakieś dwa potężne bossy, które się nawalają tutaj. Albo legendarne pokemony, to mi przypomina zmutowanego Bulbazaura, raczej Venozaura. No i co, to tylko tyle? Mogę cię złapać? Nie mogę. O, z lasera jeszcze wali, wow. Uwaga. I co? No, przyładuj mu z lasera mocniej może, co? No dobra. Okej, tego mam, a ten? Tego nie mogę złapać? Co jest? Halo? Tutaj mam jakiegoś trenera Pokémon? Siema, byczku. No dawaj, gościu, chcę z tobą na solo wyskoczyć i wyrzucić swojego jakiegoś Pokemona. Niestety nie mogę z nim zawalczyć, szkoda. Chcąc być najlepszym trenerem Pokémon, muszę złapać je wszystkie. A brakuje mi trzech i już nie wiem, którego nie złapałem. Aha, brakowało mi Jigglypuffa. Dobra, mamy tą dziurę i tutaj z pewnością siedzi jakiś Pokémon. Ja nie mam pojęcia, jak tam wejść, więc moi drodzy, odpalajcie mapkę i postarajcie się tam wejść. I napiszcie mi w komentarzu, jaki Pokémon znajduje się w środku i jakiego mi brakowało, bo niestety dzisiaj nie jestem w stanie nazwać się najlepszym trenerem Pokémon. Także moi kochani, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał. 10 tysięcy łapek i nagrywamy kolejny odcinek, gdzie łapiemy Pokémony. Złapiemy je wszystkie w Fortnite. Nikt jeszcze tego nie dokonał, a my zrobimy to jako pierwsi. Subskrybujcie, wpisujcie kod Farel do sklepu, zostawiajcie łapki. Trzymajcie się. Cześć!